Machine fucking head. I'm here with Adam, and you're watching films about guitars. Siemanko, siemandereczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 716 filmiku o gitarach. 716 odcinek poświęcimy gitarze Jackson. Gitary Jackson pojawiają się na filmikach od dawna. Jest to jeden z moich ulubionych firm gitarowych. Bardzo, bardzo sobie cenię Jacksony, zarówno Dinky, V-ki, RR-ki, Kelly, Kelly Star i w ogóle wszystko, co tam Jackson wypuścił. Jak się już zapewne domyśliliście, niektórzy z Was już pewnie dawno temu widzieli to, co było na początku, ale jak się już zapewne domyśliliście, zresztą widzieliście tytuł, dzisiaj będzie gitara typa z Machine Head. Machine Head, tak jak gitary Jackson, należy do również do moich bardzo, bardzo ulubionych zespołów. Pamiętam, że jak wyszedł klip do Davidiana, to no konkretnie się wszyscy posraliśmy w gacie, nie? To jak oni łazili z tymi psami na tym łańcuchu, jak oni w ogóle wyglądali w tym Bay Area i w ogóle total props, białe skarpety, krótkie spodeny i wysoko te skarpety pociągnięte, totalny hardcore i jak wiecie, no super. Dla was pewnie dawno, bo to filmik jest skręcony, powiem wam tak, no dzisiaj jest, który tam mamy, 14 maja. 2017 jest u mnie. Nie wiem, kiedy to pójdzie. W każdym razie niedawno Robert Flynn obchodził 50. urodziny. Robert Flynn, słuchajcie, przed Machine Head grał w takim zespole Violence. Zespół Violence usłyszałem po raz pierwszy w Trójce, w programie Radia Trzeciego, po szkole, tam gdzieś po chyba drugiej, czy jakoś tak zaraz po powtórce z rozrywki. Z tego co pamiętam, to pan się nazywał Kaczkowski, pan redaktor puszczał różne metalowe kawałki i można było po prostu sobie się dokształcić. Wtedy nie było jeszcze płytek, to są czasy, że jakieś tam były pirackie kasety, płyt CD to w ogóle jeszcze nie było. Z tego co kojarzę, bo były, ale bardzo, bardzo drogie i nie do kupienia. No w każdym razie stare oldschoolowe czasy i wtedy usłyszałem zespół Violence, wtedy było tak, że się nagrywało te rzeczy na własne kasety, na magnetofon, że można było potem odsłuchać, to była najlepsza forma tego, jaki był dźwięk. No i powiem wam szczerze, że do tej pory gdzieś mam tą kasetę z tym zespołem Violence. No to było ciężkie granie, jak ja słuchałem Guns N' Roses, Bon Jovi, zaczynałem słuchać Metallica, Acid Drinkers, no to ten Violence to był ciężar dla mnie wtedy. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Violence grał z Robem Flynnem właśnie Phil Demel, a dzisiaj omawiamy sobie gitarę Phila Demela, czyli właśnie Demolition PDX 2, indyjska seria X, Jacksonowska. Słuchajcie, jak to jest? No wiadomo, że gitary kiedyś tam robione japońskie, te z serii Professional, z serii Pro i w ogóle, były 100 razy fajniejsze i miały więcej tego vibe'u. Wiadomo, że no, jak się dorwał Fender, to też się tam różne rzeczy pozmieniały w Jacksonie. To wszystko jest na filmikach opowiedziane i wszystkie modele różne, stare i tak dalej są przedstawione. Wiadomo jest, że Jacksonowi, nie mówię o modelach amerykańskich, bo tych to na te to tylko patrzyłem w sklepie, ale wiadomo, że Jacksonowi puryści będą zawsze twierdzili, że tylko te japońskie grają, tylko te prawdziwe, tylko Charvel ze starym logo, a już Toothpaste nie gra i tak dalej. I że to zawsze tak było, że jak się pojawiało coś nowego, to nie, to stare jest fajniejsze. No taka to już jakaś gitarowa brać jest, że właśnie w ten sposób to ocenia. Przez chwilę też tak miałem, że mówię, kurde, w Indiach zaczęli robić badzie i w ogóle. Ale nie, no, tak jak z chińskimi epifonami, z indonezyjskimi epifonami, tak jak z indonezyjskimi Yamahami i tak dalej. Słuchajcie, te firmy w jakiś tam sposób muszą trzymać ten fason. Te firmy w jakiś tam sposób muszą się utrzymać na rynku ze swoją ceną. Wiadomo, że to są tam gdzieś cięte te koszta, no, ale słuchajcie, tak naprawdę, no, to trzeba wziąć gitarę do ręki
trzeba tę gitarę sprawdzić, trzeba na niej pograć i trzeba zobaczyć, co ona sobą prezentuje. Nie ma co oceniać książki po obrazkach, tym bardziej, że obrazki tych gitar ostatnio to są 100 razy fajniejsze niż były kiedyś, bo te gitary jakoś tak teraz ostatnio wszystkie lepiej wyglądają niż te, które były kiedyś. Nie wiem, czy im się poprawiły techniki kładzenia lakieru, czy po prostu komputery są lepsze i lepiej to wszystko kombinują i programują i projektują i tak dalej, i tak dalej. No, więc miałem już kilka indonezyjskich, znaczy w sensie indyjskich Jacksonów i słuchajcie, powiem tak, no oczywiście też wolę te japońskie, oczywiście też uważam, że być może nawet one są jakoś tam gdzieś lepsze, no chociażby mają lepszy hardware, bo mostki takie uczy, klucze czasem w tych najwyższych były Gotoha. Tutaj mamy jakieś produkcje Jinho, produkcje Sung Il, więc jakieś tam koreańskie, pewnie oni już też w Chinach zaczęli robić, więc to wszystko jest gdzieś tam trochę inaczej, trochę to inaczej się prezentuje, no ale powiem wam tak, no nie ma się czego czepiać. Poza tym, że jest parę rzeczy, których się można przyczepić, że ta jakość spada i że to jest fakt, no to nie można się czepiać, bo te gitary cały czas trzymają fason, te gitary cały czas są w jakiś sposób dobre i wybijają się na rynku konkurencji i w porównaniu w swojej klasie i cały czas są fajne. No wiadomo, że jak mówię, no tutaj już nie ma Moskwa Takeuchi, nie ma już wstawionych szalerów, które były kiedyś, nie jest to już tego typu sprawa. Tutaj jest podobno mostek, który jest odpowiednikiem Floyd Rose Special. No Floyd Rose Special niektórzy bluźnią, niektórzy nie, no jest to mostek Sung Ila, licencjonowany, całkiem przyzwoity. Co prawda ja ten zablokowałem, ale bawię się na filmiku Wajchom przed zablokowaniem, bo zablokowałem go, bo ten, kto go kupił ode mnie, po prostu jeszcze z młodocianym i tak żeśmy ustalili, czy lepiej jakby miał zablokowany. No słuchajcie, tak, no za 2,5 koła, za 3000, czyli tak jak ta gitara kosztuje, gdzieś tam od 2200 na nówkę do 3000, zależy od jakiego sklepu, to ja bym takiego instrumentu nie kupił. Kupiłbym sobie zupełnie inny instrument, chociażby jakiś właśnie stary japoński, albo w ogóle poszukał, nie wiem, Gibsona, czy cokolwiek innego za te pieniądze. Na rynku wtórnym taka gitara, ja ją sprzedałem za 1500 zł, widziałem trochę drożej, za 1700, za 1600. Okazyjnie być może można znaleźć za 1400, za 1500 zł jest to zajebisty instrument. Nie płacimy jeszcze za tą sygnaturę. Tak naprawdę mamy bardzo, bardzo oryginalny tutaj kształt, bardzo oryginalną gitarę o bardzo oryginalnym kształcie, do którego zaraz przejdę. Gitarę wykonaną w bardzo przyzwoity sposób, strojącą, z całkiem spoko takimi tutaj progami, które się nie powinny tak szybko powycierać. Blokada nam oczywiście trzyma ładnie struny. Klucze, jak sobie odkręcimy blokadę, to możemy nastroić gitarę i one tam przy pracy mostka nie wariują. Mostek wytrzymuje jakieś tam drobniejsze wajchowania. Wiadomo, że jak zaczniemy nim dive bombować i w ogóle nie wiadomo co nim robić, no to on ma prawo się rozstroić, ale generalnie słuchajcie, wyjmowałem go ze strunami, zakładałem, wraca do stroju, ale wisi sobie, temperatury się zmieniają, ten strój jest bardzo mało trzeba korygować, struny się tutaj trzymają w tych wózkach, działa. No wiadomo, że nie ma może mosiężnego jakiegoś tam bloku, ale od kiedy już w ogóle mosiężnych bloków nie wstawiają. Więc to tak. No słuchajcie, jest to gitara wykonana bardzo, bardzo przyzwoicie. I jak mówię, w takiej cenie 1500 zł, mimo że jest to instrument indyjski, moim zdaniem jest to instrument godny polecenia i godny tego, żeby go kupić, żeby go przetestować, żeby dać mu szansę i po prostu żeby sobie na nim pograć. Mamy zajebiste amerykańskie pick-upy IMG HZ, pasywne EMG, które moim zdaniem również są bardzo, bardzo dobre i bardzo fajnie grają. W tej gitarze łoją konkretnie i naprawdę do niej pasują. Możemy sobie je wymienić na aktywne EMG, takie jak używa Phil Demmer. Wiadomo, że żeby gitara była, żeby ona nie kosztowała 3,5 tysiąca nowa, no to musieli stawić trochę tańsze te przetworniki. Jak mówię, no 24 progi, palisandrowa postrunnica, klonowy gryf tutaj pomalowany, body z drewna basswood, czyli lipowe,
Gryf jest dokręcany tradycyjnie za pomocą płytki metalowej z takim plastikowym podkładem. Gitara jest wygodna zarówno na siedząco, jak wiecie, no, na fałce gra się tak. Na stojąco możemy sobie tutaj oprzeć tą nogę i też jest wygodnie, i też jest wszystko, i też jest wszystko fajnie. Jak ktoś lubi fałki, no to na pewno będzie zadowolony. Wracając do tego kształtu, o którym mówiłem, jest to kształt, który sobie wymyślił Phil Demel, czyli chciałby trochę inny. Gdzieś tam ten gościu Corey Bilieu, czy jak on się tam nazywa, Bilieu, też ma taki tego typu coś, ale Demel sobie to wymyślił z tym takim tutaj dodatkowymi tymi takimi rogami. No wiadomo, że ta gitara jest niepowtarzalna przez to i że to jest tylko jego model i nie ma takiego kształtu innego, więc jeśli chcemy mu oddać hołd albo chcemy mieć zupełnie inną fałkę niż wszyscy, no to mamy na to szansę. Ciekawostką jest tutaj to, że gniazdko jest takie jak w Stratocasterze, w takiej blaszce z tym, no wiecie, skółcze gniazdo to się nazywa, czy jakoś tak, teoretycznie. I żeby dokręcić jedną śrubkę, to tu jest taka malutka dziurka na śrubokręt, żeby tam dokręcić tą śrubkę, więc to jest tak. Jest fajne takie malowanie, że gitara jest czarna, ale przez ten taki typ malowany, jakby no nie jest to binding, ale takie pomalowanie tutaj dookoła jasnym lakierem powoduje to, że ten kształt się również wyróżnia i że go fajnie widać, słuchajcie. Jak ja miał tą gitarę na przykład porównać do, nie wiem, serii Pro trochę starszej, czyli jakiegoś tam KE3, RF3 i tego typu instrumentów, które chodzą w podobnych cenach, jeśli chodzi o używki, to te gitary wiele się od siebie nie różnią, słuchajcie. Wykonaniem, tym jak grają, jaki mają sustain, jak się gra na nich wygodnie, jaki nam dają vibe do tego, żeby sobie pograć. No nie odkryłem jakiś specjalnie, kurczę, tego, że gram na jakimś takim, na wytanionej gitarze z Indii, czy tam z Chin, czy coś takiego. No nie, no jest to przyzwoity instrument do 1500 zł na rynku, całkowicie się broniący i całkowicie fajnie grający. Set pick-upów pozwala nam na zagranie metalowych sytuacji, bluesowych sytuacji. Można pograć czyste barwy, można pograć, jak mówię, no od jakichś niższych strojów. Tutaj jest nastrojona, w teście jest ciekawostka, bo jest nastrojona w drop CC i w drop C, czyli mamy dwa strojenia, czyli można ją nastroić trochę niżej. Dobrze się odzywa, dobrze to drewno pracuje i wszystko jest ok z tą gitarą. No jak mówię, no w swojej klasie cenowej moim zdaniem jest to dobry instrument i właściwie to jest mi trochę szkoda, że nawet go sprzedałem. No ale wiadomo, że nie mogę wszystkich gitar, które kupię, trzymać, bo wtedy miałbym ich 1000, nie miałbym nawet by mi gdzie umieścić, więc to w ten sposób. No, muszę sprzedać jedną, żeby kupić następną i po prostu móc ją dla was przetestować. Ale moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajny instrument. No i nie ma się tutaj co czepiać, spinać się na to, że jest to gitara gdzieś tam zrobiona w jakichś, nie wiem, indyjskich fabrykach Korta, czy cholera wie w czym to, czemu oni to tam robią. Nie, Kort chyba nie ma w Indiach fabryki, tylko w Indonezji. No, a ta gitara z tego co ja wiem jest indyjska. No. W każdym bądź razie, jak mówię, no, moim zdaniem jest to godny instrument polecenia. Posłuchajcie sobie już testu. Test jak zwykle nagrany z dechy, test jak zwykle nagrany na różnych piecach. W momencie, kiedy słyszycie, oprócz chyba Valve Juniora, to jak słyszycie w mono sygnał, czyli nie ma tej zabawy stereofonicznej, którą od dawna już robię, to jak sobie to słyszycie, czyli jak mamy... Nie, inaczej. Jak mamy Marshalla TSL-60, jak mamy Mad Dog Prince 15 i Mad Dog Prince 15 z efektem Joyo US Dream, jak mamy Marshalla 6100, czyli 30-lecie, jak mamy Bognera Alchemista i jak mamy Marshalla JTM-60, takie wzmacniacze, to wtedy, słuchajcie, gra gitara w drop cis. Na wszystkich innych sytuacjach, czyli na stereofonicznych, na Laneju, na Epifonie i tam na stereo, na Forecastom i tak dalej, gra gitara w drop C, więc jest trochę niżej. Na końcu też wrzuciłem na tych piecach, o których przed chwilą powiedziałem, wrzuciłem nagranie riffu Machine Head, żeby porównać jak ten riff brzmi na różnych piecach, słuchajcie.
Moim zdaniem zajebiście się nagrała, moim zdaniem zajebiście się na niej grało, fajny, fajny feeling. Ja bym tą gitarę ze szczerego serca mógł polecić i nie ma tutaj się co, nie ma się co jarać. Jak mówię, nie jest to pierwszy mój indyjski, nie jest to pierwszy mój indyjski Jackson. Przyjmując pewne poprawki i po prostu dostosowując się do tego, co jest na świecie, jeśli szukamy takiego kształtu, no to nie znajdziemy go, nie znajdziemy go w starej ofercie Jacksona, bo po prostu została ta gitara robiona dosyć niedawno, więc no moim, inaczej, no moim zdaniem warto i nie ma się co tutaj, nie ma się tutaj spinać, no więc to tak, posłuchajcie już sobie tego wszystkiego, co tam powypitulałem, macie opis pełny tego, jakimi mikrofonami, na jakiej kolumnie i jak to jest nagrane. Jak wiecie, dźwięk nagrywany w amprumie po drugiej stronie lustra i tam to wszystko sobie stoi i tam się to nagrywa od dłuższego czasu już w ten sam sposób. Tyle ode mnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Xantyp Fogmaster, a przed Wami już Philip Demolition Violence Machine Head. Thank you.
Thank you.
Miały być te kaczki, jakoś te kaczki nie bardzo, kurczę, tak mam czas zrobić, więc nie wiem, jak to będzie z tymi kaczkami, no ale chociażby taką kaczkę mogę wam pokazać, też całkiem spoko i też całkiem fajnie. Pierwszy mój prospekt samochodowy był właśnie z 2CV-ką. 2CV-ka, dobre auto, robione długo, mimo bardzo starej konstrukcji. Pozdro, oglądajcie filmiki o gitarach.